Witam Państwa serdecznie. Aktualizacja zbiornika 300 litrów, które mam pod opieką. Akwarium jest na ziemi ogrodowej. Ja dołożyłem tutaj trochę drobnego piasku dla kirysów. Troszeczkę poprawiłem aranżację kamieni. No i oczywiście dorzuciłem roślin. Akwarium wziąłem pod opiekę jakieś 3 tygodnie temu. Tak mi się wydaje, że gdzieś około tego. Było bardzo dużo krasnorosta. Sporo zalegającego detrytusu na dnie. Z roślin funkcjonowały w zasadzie tylko te dwie duże żabienice, które widzicie po lewej i po prawej stronie. Dorzuciłem kryptokorynę karbowaną. Dorzuciłem sporą ilość różnego rodzaju nużańca. Dorzuciłem pogostemona, rogatka. W zeszłym tygodniu z przycinki z mojego akwarium Rotale Green i sporo pisti. W tym akwarium było dużo rzęsy. Na tą chwilę rzęsy nie widać. Przykrywała praktycznie całą powierzchnię. No, rzęsa rośnie świetnie tam, gdzie ma sporo azotu, no, ale nie jest zbyt atrakcyjną rośliną, dlatego wymieniłem ją na pistię. Całą rzęsę wybrałem, coś co tam w akwarium zostało już zginęło. Pistia rozwija się, jak z tego co widać, całkiem nieźle. Potem pokażę jeszcze z góry. Korzenie wypuściła ładne, długie. Rogatek też ma zadanie czyszczenie wody. Oświetlenie w tym akwarium nie jest zbyt mocne. Świecą tutaj trzy jarzeniówki. W zasadzie to nie wiem nawet, czy tu będzie około 30 W, 40. Na tą chwilę nie ma możliwości tam dorzucić ich więcej. Zobaczymy, ale też może i też dzięki temu akwarium jako tako się prowadzi. Nie ma jakichś większych problemów. Taki typowy low-tech tutaj mam. O czym jeszcze mógłbym tutaj z Wami porozmawiać? Ach, zapomniałem jeszcze o zwartce w innym, ciemniejszym kolorze. Powiem szczerze, nie pamiętam jak ona się nazywa. W każdym bądź razie zostały wsadzone 3 sadzonki. Chyba już zaakceptowała miejsce, bo wypuszcza nowe liście. Pogostemon quadrifolius, ten sam co u mnie w akwarium, jednak w tym akwarium zachowuje się zupełnie inaczej. U mnie jest taki wiotka trawka. Tutaj sztywnieje. Tutaj widzicie w tym momencie pogostemona zasadzonego wczoraj. A tu są pogostemony zasadzone no, dużo, dużo wcześniej. Jeszcze zanim się tym akwarium zacząłem opiekować. Robią się sztywne. Grubsze liście. Zupełnie inaczej zachowuje się pogostemon w tym akwarium. Na tym liściu widać jeszcze pozostałości po krasnorostach. W tym stanie były praktycznie wszystkie liście żabienicy. Krasnorosty rosły nawet na szybie przedniej. Zresztą nie wiem, czy to tu będzie widać. Troszkę widać. Tutaj trochę krasnorostów też jest. Ale już ich nie czyściłem. Rotala Green. Zastanawiałem się, jak ona się tutaj zachowa, bo jednak światło nie jest duże. U mnie światła jednak jest mimo wszystko więcej. Ale powiem szczerze, kolor różowy zachowuje. Idzie w górę. Może coś z tego będzie. Dziwnie zachowuje się rogatek. Jak widzicie, te swoje listki ma z takimi dużymi przerwami. Im bliżej wody, tym rogatek się bardziej zagęszcza i wygląda tak, jak rogatek wyglądać powinien. Nie wiem, na czym to polega i od czego to zależy, czy od światła.
Ja z rogatkiem jakoś nigdy nie miałem dobrych kontaktów, zawsze mi ta roślina padała. Zobaczymy, jak tu zareaguje. Na tą chwilę po prostu ma wysysać wszystkie złe, szkodliwe rzeczy z akwarium. Mikrozoria też z mojego akwarium. Jakiegoś szału nie ma. Nigdy tutaj za bardzo nie rosło. Nie wiem, czy teraz w tej gęstwinie będzie widać. Wydaje mi się, że nie. Duża kryptokoryna karbowana wypuszcza nowe liście. Jeden straciła. Także nie powinno być źle. Różańce różnego rodzaju. Powiem szczerze, nie widać na razie, czy tam coś nowego się pojawia, jak jest ukorzenione. No w każdym bądź razie liści nie traci, nie gnije, no to chyba będzie dobrze. Gałęzatka ma się w tym akwarium całkiem nieźle. Wygląda chyba nawet lepiej jak u mnie. No to z roślin chyba by było wszystko, co mam do powiedzenia. Tutaj jeszcze jest te długie, szerokie liście. To też jest zwartka. Jak się tam dobrze przyjrzeć, ale telefon tego chyba nie złapie, chociaż może. Wychodzi coś nowego. Czyli jak puszcza liść i nie traci starych, to powinno być dobrze. Tutaj sobie kirysek odpoczywa. Pstry. Tutaj jest jeszcze jedna zwartka. Ta zwartka jest z mojego akwarium. Coś tam nowego jest. Ale ona już jest tutaj dość długo. I nie ma jakiegoś strasznego szału. Zobaczymy jeszcze od góry. Jak widzicie, jest możliwość doczepienia jeszcze większej ilości świetlówek. Ale nad tym się będziemy musieli zastanowić. Tutaj cały narożnik w pisti. Rzęsy, jak widzicie, nie ma. Wypływ filtra kubełkowego. Poruszający taflą wody. Mały glonek. W tej playliście jest, dwa filmy są o ikrze zbrojnika, wylęgu. Lubią się tutaj rozmnażać. Jaka tu jest filtracja? Filtr tutaj jest zewnętrzny. Myślę, że nie uda mi się tutaj pokazać tego tak, jakbym chciał. Jaki to jest filtr? Niestety jest tutaj za ciemno, także wy sobie oglądajcie rybki, ja spróbuję przeczytać. BHW 3033. Nic mi to nie mówi. Nie mam pojęcia, jaki ma przepływ. Jest dość spory. Ryby w tym akwarium nie padają, a jak widzicie, jest ich sporo. Czyli filtracja musi być znośna. To mój ulubiony kamień w tym akwarium. W kamerze tak nie widać, ale delikatnie błyszczy. Tutaj za tym kamieniem lubią się rozmnażać glonojady. W tym rogu był zresztą nagrywany film z ich ikrą. No i co mogę więcej o akwarium powiedzieć? No mam nadzieję, że sąsiadce się podoba. Wydaje mi się, że na pewno jej się podoba. Zawsze chciała mieć zielone akwarium. No to trochę zielone jest. Holendra to tutaj raczej przy tym świetle nie zrobię. Ale korzystając z odpowiednich roślin, które nie mają zbyt dużych wymagań,
Można tutaj coś ciekawego zaaranżować. Także żegnam się z Państwem. Troszkę przyciemnimy. Się ładnie zaprezentowało z daleka. No taki fajniejszy telewizor. Serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia ponownie.